W przyszłym miesiącu rozpocznie się budowa amfiteatru w Skansenie w Wygiełzowie. Już wkrótce nie tylko w Młoszowie, ale także w Wygiełzowie będzie można wystawiać plenerowe widowiska. Wszystko za sprawą amfiteatru, którego budowa w Skansenie ma ruszyć w przyszłym miesiącu. Z końcem lipca powinien rozstrzygnąć się przetarg na te inwestycje. Jeżeli nie będzie odwołań, nie będzie protestów, proszę Pani, to mam nadzieję, że jeszcze pod koniec lipca podpiszemy umowę z wykonawcą i w cyklu dwuletnim amfiteatr będzie zbudowany. Planuję, że do sierpnia przyszłego roku. Pomysł zbudowania amfiteatru w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym zrodził się kilka lat temu. Jerzy Motyka zaczął snuć takie plany, gdy z roku na rok widział rosnące zainteresowanie imprezami masowymi w Skansenie, takimi jak Święto Ludowe czy Konkurs Potraw Regionalnych. Bywa się tu wiele już imprez o znaczeniu masowym, regionalnym, nawet ponadregionalnym. Temu służą m.in. konkursy potraw, konkursy na zespoły obrzędowe. Ale docelowo chcemy, żeby tutaj niektóre koncerty w ramach festiwalu, niektóre imprezy o znaczeniu powiatowym, jak święta ludowe, jak Dni Strażaka, Dni Policji, mogą się odbywać. To właśnie z myślą o organizacji takich imprez powstanie amfiteatr. Działkę pod jego budową zakupiono za 60 tysięcy złotych. Ile będzie kosztować sama inwestycja? Dokładnie dowiemy się tego po rozstrzygnięciu przetargu, ale wiadomo, że w grę wchodzą miliony, a nie dziesiątki tysięcy złotych. W tym roku rozpoczną się prace ziemne. Wykończenie obiektu planowane jest w roku 2011. Przewidujemy, że w tym roku będą roboty ziemne, betoniarskie, wykopy, drogi w podbudowie, natomiast wszystkie wykończeniowe, okładziny kamienne, oczywiście stolarka, to wszystko będzie w przyszłym roku, czyli w 2011. Amfiteatr ma pomieścić około 500 osób. Na jego scenie będą mogły również odbywać się przedstawienia plenerowe. Niewykluczone, że pierwszą zorganizowaną tu imprezą będzie koncert w ramach przyszłorocznego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej. Pierwszą i na pewno nie ostatnią. Nie będzie lepszego w okolicy miejsca do tego, żeby wystawiać opery, operetki, proszę Pani, lub też duże zespoły śpiewacze. Mogą być różnego rodzaju orkiestry, zespoły na takiej scenie występować. Natomiast w sąsiedztwie amfiteatru powstaną place, jeden z grillem, a drugi z miejscem na ognisko. Przy każdym staną ławy dla kilkudziesięciu osób. Będzie tu można organizować rodzinne i zakładowe imprezy. Dodajmy, że amfiteatr będzie już 26. obiektem wygiełzowskiego skansenu. Ponad rok temu park etnograficzny wzbogacił się o dwa nowe obiekty, plebanie i spichlerz plebański.